I oto, proszę Państwa, był ten hymn, który już na pewno z taką werwą, z takimi emocjami nie rozbrzmiał tutaj od roku, od meczu z Legionowią, no ale dziś ta sytuacja wymaga takiej otoczki, jakiej jesteśmy świadkami, otoczki wspaniałej, otoczki, o której wiele klubów drugoligowych, pierwszoligowych może pomarzyć. No a to już wszystko na Konwiktorskiej się dzieje. Mówiłem o tej szczególnej dacie, no 10 lat temu ostatnie mecze na poziomie ekstraklasy, jak dotąd rozgrywała Polonia. 23 lata temu pieczętowała tytuł mistrzowski w ekstraklasie, pokonując na Łazienkowskiej Legię 3-0. Dzisiaj mierzymy się z Olimpią Elbląg, ale nie jest ważny wynik. Najważniejsze są dzisiaj 3 punkty i to zwycięstwo, które zaniesie nas, miejmy nadzieję, do pierwszej ligi, że wejdziemy na ten wyższy poziom. Ten baner, który wisiał na Trybunie Kamiennej rok temu, jest dalej aktualny. My dalej chcemy tego wyższego poziomu. Klub się odradza. Wiele osób jest teraz tego świadkiem. Na takie momenty czekaliśmy. Droga była wyboista. Wiodła przez Wikielec, Szczuczyn, Morąg, Ostruda. To są wszystko malownicze, piękne okolice. No ale czas, szanowni Państwo, wejść tutaj do poważnego futbolu. Rozpoczęli poloniści od środka. Jesteśmy w polu karnym. Znalazł tutaj piątka. Piątek! Mamy pierwsze uderzenie. Musiał się wyciągnąć Witan, żeby ten strzał Łukasza obronić. I koniec. Kowalski, Haberek. Uderzenie na bramkę Fadeckiego. A tym razem niecelne. Przejmuje piłkę Bajdun. No jest może szansa na kontra. Odwrócił się Fadecki. Troszkę brakuje podłączenia się z lewej strony Biedrzyckiego, ale teraz już właśnie biegnie Bartek lewą stroną boiska. Ma sporo miejsca Biedrzycki, zwiódł obrońcę Biedrzycki, cały czas on, no i trochę zagubił się w tym dryblingu Bartek, ależ była szkoda, to była dobra szansa dla czarnych koszul, ale teraz musimy być czujni w defensywie, bo już lecimy w drugą stronę, prostopadłe zagranie do Stefaniaka, dośrodkowanie, jest uderzenie na bramkę, no i teraz rozkłada ręce Lemanowicz, to była groźna odpowiedź Olimpii. Już pokazał zawodnik, jaki tutaj Olimpii, jaki wariant rozegrania tego stałego fragmentu gry jest. Wrzutka w pole karne, no to było takie bardziej wrzucenie piłki w bramkę niż dośrodkowanie na głowę jednego z zawodników Olimpii. Nie mają. Michalski przepuścił piłkę do Tomczyka, czy ten się urwie? Tomczyk idzie na prostą, ma Tomczyk, daje na prowadzenie w tym spotkaniu. 27 minuta. Polonia otwiera strzelanie w meczu z Olimpią. Właśnie dlatego trafił Paweł Tomczyk do Polonii. Dla takich akcji, które przecież prezentował nam na przestrzeni tego sezonu. Ale co najważniejsze, w tym kluczowym momencie, w meczu z Olimpią Elbląg, w meczu o awans do pierwszej ligi, wykonał ten swój rajd, wziął na pleców obrońcę, on wydaje się w takim momencie nie do dogonienia. On jest jak TGV, popędził ze piłką na bramkę Witana, no i pewnie, co najważniejsze, zachował zimną krew. Pokonuje Andrzeja Witana, prowadzimy od 27 minuty po golu Pawła Tomczyka. No i już było blisko, żeby się uwolnić, jeszcze może być w tej akcji zagrożenie. Bajdur, no teraz piękną akcję zaprezentowali nam polniści, w efekcie czego mamy faul. Faulowany Michał Bajdur, jest pierwsza żółta kartka dla zawodnika Olimpii. W 30 minucie będziemy mieli szansę ze stałego fragmentu gry. Zawodnik Olimpii, widzimy teraz czteroosobowy mur w wykonaniu piłkarzy z Elbląga, ale też dwuosobowy mur Polonii, który ma utrudnić interwencję Andrzejowi Witanowi. Kto wie, może Michał Bajdur tę piłkę zmieści w okienku. Było bardzo blisko, aby Bajdur właśnie to zrobił i podwyższył prowadzenie. No ma świetnie ułożoną tę nogę. Zaprezentował w tym sezonie kilka wspaniałych zagrań i teraz był bardzo bliski tego, żeby ponownie uszczęśliwić i wprawić w euforię tutaj kibiców na Konwiktorsk. Zablokował ten strzał nasz obrońca i teraz Biedrzycki próbuje się uwolnić. Cały czas Bartosz Biedrzycki, Tomczyk, no już się raz tą piłką zabrał w tym mniej więcej momencie boiska. Teraz Wełna świetnie na uwolnienie do Fadeckiego. Ten, jeżeli dobrze opanuje piłkę, to ma szansę, aby się rozpędzić w stronę bramki Witana. Podłącza się Michalski i Tomczyk. Zagranie do Tomczyka, trochę zwolniła ta akcja Polonii, ale może za chwilę będzie ogień. Jest przy piłce Koton, broni Witan, jeszcze nie koniec, Tomczyk!
zablokowane to uderzenie, bliska szczęścia Polonia w tej akcji. Faulowany teraz wychodzący z własnej połowy zawodnik Olimpii, będzie upomnienie dla Wełny. To jest żółta kartka, to oznacza, że Tomka Wełny zabraknie w kolejnym meczu z Górnikiem Polkowice. Teraz Michalski, przydało mi się przy tej piłce utrzymać, przytrzymywany Michalski był przy winnej korzyści, ale za chwilę już odgwizdany faul i żółta kartka dla zawodnika Olimpii w 43 minucie. Dalekie wybicie Olimpia, tutaj króluje w powietrzu Wełna, Biedrzycki, dobre zgranie do Bajdura, jest szansa dla Polonii, Bajdur podłącza się, Piątek, pokazuje się też Michalski, do niego zagranie Michalski! 2-0, Mateusz Michalski podwyższa prowadzenie, Polonia Warszawa 2, Olimpia 0, co za asysta Bajdura w tej sytuacji, ależ oni się zgrali w tym momencie, a czego efektem jest bramka na 2-0. Mateusz Michalski zastąpił dziś w składzie Marcina Kluskę, który w ostatnich meczach wychodził w pierwszym składzie, ależ się pięknie tutaj nam teraz zaprezentował, świetnie kończąc te podanie Bajdura. Teraz sobie obaj zawodnicy dziękują. Nasze dwie dziesiątki teraz zanoszą nas na koniec tej pierwszej połowy z dwubramkową przewagą nad Olimpią Elbląg. No szanowni Państwo, to jest komfort nieporównywalny do tego, który mieliśmy w meczu z Legionowią. Prowadzimy 2-0, mamy mecz pod kontrolą. Długie podanie w kierunku Michalskiego, podłącza się też Tomczyk, on ma szansę teraz tę piłkę tutaj wygrać. Tomczyk zgasił piłkę, Paweł Tomczyk, witany, staje na drodze Pawła Tomczyka do zdobycia swojej drugiej bramki w tym meczu. Może znowu szansa wyjścia z kontrą, no nie podłączał się teraz do tej akcji, tak oczo Tomczyk, a tymczasem mamy groźny strzał. Uderzał Stefaniak i dobra, pewna interwencja Lemanowicza. Cały czas Olimpia Elbląg, długo utrzymują się przy piłce zawodnicy trenera Gomułki. Strzał z dystansu, no to o czym mówiłem, tego próbują. Stefaniak rusza lewą stroną, obrońca Olimpii Elbląg, dogranie po ziemi, do środka, jest uderzenie na bramkę. Bajdur, no. Koton, teraz przydałoby się dokładne podanie do prawej strony, tak się właśnie stało. Koton do Fadeckiego, trzech polonistów w tej akcji. Fadecki bierze na biegi Stefaniaka, Fadecki, czy utrzyma się przy piłce Wojtek? No niestety, wyszarpał mu tę piłkę spod nóg obrońca Olimpii Elbląg. Dobry teraz przejście z Wodem i Michalskiego, jest szansa dla Polonii, rozpędza się Biedrzycki, jest więcej polonistów w tej akcji, jest szansa na zamknięcie tego strzałem, Biedrzycki! Trochę przeciągnięte to dośrodkowanie, ale jeszcze nie koniec emocji w tej akcji. Grzegorz Awtyka opanował piłkę z prawej strony, Awtyka, wycofanie do Kotona, Koton, wrzutka do Michalskiego, ten chciał chyba, no tutaj takim efektownym zagraniem obsłużyć Biedrzyckiego. Ale z prawej strony podłącza się Wasin, jeszcze nie koniec tej akcji, Biedrzycki, Wasin w polu karnym, Bartosz Biedrzycki, słupek, ratuje Olimpię Elbląg, jeszcze nie koniec, Koton wpada w pole karne, Koton drybluje przebojowo, jeszcze Fidziukiewicz, ale nie nakrył tej piłki, ależ o szczęściu mogła mówić Olimpia, już mogliśmy na 100% zamknąć ten mecz po tej przebojowej akcji, ale szkoda. Za chwilę też pewnie pokaz tutaj pirotechniczny na stadionie przy ulicy Konwiktorskiej 6. Trybuna Kamienna świętuje, Trybuna Główna świętuje. To jest ten moment, w którym tylko należy to robić. Świętować i delektować się tymi chwilami. Tomasz Wełn, oni już tam czują to wsparcie, oni już to słyszą, że awans jest nasz i teraz może jeszcze przypieczętują go bramką. Przerwana ta akcja, jeszcze powalczył Biedrzycki. Teraz przejmuje piłkę Fidziukiewicz, jest szansa dla Polonii. Biedrzycki przekłada piłkę, Bartosz Biedrzycki! Trafiony jeden z naszych zawodników, Nikita Wasin, ale odgwizdany, spalony, ale co ważniejsze, odgwizdany koniec meczu, można to powiedzieć, Polonia Warszawa w pierwszej lidze, Polonia Warszawa na zapleczu Ekstraklasy, Polonia Warszawa triumfuje, Polonia Warszawa po 10 latach na peryferiach futbolu wraca na zaplecze Ekstraklasy.
po wielu latach marazmu nadszedł czas awansów, proszę Państwa. Skaczą teraz w kole członkowie sztabu Polonii. Jakub Lemanowicz, nasz bramkarz, upadł na ziemię, ukrył twarz w dłoniach, bo on w to nie wierzy. Dla niego to jest piękna sprawa. Piłkarze Polonii też teraz skaczą w kółku. Wszyscy kibice stoją. Widzę też łzy radości, łzy szczęścia. No i to są te łzy, które chcemy tu oglądać. 10 lat temu, nie chcemy tego, do tego wracać, ale żegnaliśmy się z Ekstraklasą w tragicznych okolicznościach. Później awans wywalczony przebojowo z czwartej do trzeciej ligi. Później z krótką przerwą, ale na tym trzecioligowym poziomie ugrzęzliśmy. A potem, szanowni Państwo, awans w ostatniej kolejce, oczywiście z Wisłą Szczuczyn do drugiej ligi. Dziś starcie z Olimpią Elbląg jest kolejnym starciem, które przychodzi do historii. Jest kolejnym meczem, który kibice będą sobie odtwarzali w przyszłości i wracali jako do momentu przełomowego w historii tego klubu. Klubu, którego doświadczyła historia. Klubu, który nigdy nie miał łatwo, ale klubu, który zawsze pokazuje charakter. Klubu, który nigdy nie zginie. Klubu, który dziś wywalcza awans na zaplecze Ekstraklasy. To jest szał radości. To jest brawa dla piłkarzy, dla członków sztabu, dla prezesa Gregu Anito, dla całego zarządu, dla wszystkich pracowników Polonii, dla wszystkich kibiców Polonii, którzy wierzyli, którzy w ciężkich momentach też byli z tym zespołem. Dla zespołu, za determinację, za bramki w 110 minucie z Radunią Stężyca, za dwie dzisiejsze bramki, które pieczętują awans, które pieczętują mistrzostwo drugiej ligi dla czarnych koszul. Za to wszystko należą się ogromne brawa dla Polonii.